Tym razem wykonamy wspólnie taką czapeczkę imitującą baranka na jajeczko. Do wykonania tej czapeczki będzie nam potrzebne szydełko, 3,5 rozmiar, nożyczki, igła i resztki jakichś włóczek. Jeszcze może pokażę Wam, jak będziemy po kolei robić tutaj na tej gotowej czapeczce. Zaczniemy sobie od magicznego kółeczka, na którym wykonamy 6 słupków. Będziemy każde nasze okrążenie zamykać oczkiem ścisłym. Nie tak jak robimy przy maskotkach, że robimy dookoła po spirali. Tu będziemy każde, tak jak w serwetkach, każde okrążenie zamykać oczkiem ścisłym i kolejne zaczynać od oczka łańcuszka, którego nie będziemy liczyć jako pierwszy półsłupek, tylko jakby to będzie takie oczko zwrotne, żeby zacząć nasz kolejny rząd. Także zaczniemy sobie tutaj od góry czapeczki. Jak już dojdziemy do pożądanej wysokości, będziemy wykonywać te takie nauszniki tutaj i uszka osobno, które potem przyszyjemy. Także, tak jak mówiłam, zaczynamy od magicznego kółeczka, gdzie nitka od kłębka, tutaj ten krótszy, ta krótsza końcówka. Owijam wokół palców, tutaj na górze krzyżuję. Szydełko wkładam pod tą pierwszą nitkę, tą drugą przeciągam, tworzy mi się pętelka, wkładam w nią szydełko i robię jakby pierwsze oczko łańcuszka początkowe. Teraz delikatnie ściągam z palców i tutaj dookoła zrobimy sobie 6 półsłupków. To będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Teraz jak już mamy te 6 półsłupków, możemy zacisnąć nasze magiczne kółeczko. Jeżeli chcecie, możecie używać znacznika, ale każde okrążenie będzie widoczne, to tak jak mówiłam, będziemy go zamykać oczkiem ścisłym, czyli tak. 6 i teraz tak, zamykam nasze okrążenie oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek, czyli tak, pod oczko i przeciągam od razu przez obydwie pętelki. I mam 6 półsłupków na magicznym kółeczku. Teraz wykonam sobie oczko łańcuszka, którego nie będziemy liczyć, tak jak mówiłam wcześniej. W drugim okrążeniu będziemy wykonywać półsłupek i popcorn w każdym z tych 6 oczek. Czyli tak, zaczynamy już w tym pierwszym. Tak jak mówiłam, nie liczymy tego pierwszego oczka łańcuszka. Wykonuję półsłupek i teraz popcorn. Popcorn z 3 słupków. Czyli tak, nawijam, robię pierwszy słupek przez dwie, drugi i trzeci. Wszystko w tym samym pierwszym oczku. Tak, teraz tak, tutaj popuszczam to oczko. Wbijam się w pierwszy słupek, w oczko pierwszego słupka, który wykonałam i tą pętelkę przeciągnę przez ten pierwszy słupek. I oczko łańcuszka, żeby zamknąć popcorn. I tu mamy pierwszy popcorn. Teraz w kolejne oczko, półsłupek. I kolejny popcorn w to samo oczko. Czyli jeszcze raz. 3 słupki. Nie przewidziałam, że końcówka włóczki będzie mi się plątać, ale jakoś sobie poradzimy. Dobrze. Czyli tak, wracamy tutaj, więc mam tak, jeden słupek. Drugi. Trzeci. Popuszczam tutaj to oczko, wbijam się w oczko pierwszego słupka i przeciągam oczko łańcuszka, żeby zamknąć popcorn. Półsłupek w kolejne oczko. Znowu popcorn, czyli 3 słupki.
Raz. Dwa. Trzy. W pierwszy w pętelkę się wbijam. I przeciągam pętelkę z trzeciego słupka przez pierwszy. Oczko łańcuszka, żeby zamknąć popcorn. I powtarzam to samo dookoła. W sumie będziemy mieć 6 popcornów i 6 półsłupków w naszym okrążeniu. Skończymy na popcornie. Raz. I w ostatnim półsłupek i ostatni popcorn. Raz. Dwa. I trzy. Oczko łańcuszka, żeby zamknąć. I teraz skończymy tu w tym pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy, nie w oczku łańcuszka, tylko w półsłupku, zamkniemy oczkiem ścisłym. I tak nasze drugie okrążenie zakończyliśmy. Przechodzimy do trzeciego. W trzecim okrążeniu tak, oczko łańcuszka, żeby zacząć. I będziemy robić tak. Dwa półsłupki, półsłupek. Dwa półsłupki, półsłupek dookoła. I tak, pierwsze dwa półsłupki w pierwszym oczku, tutaj w pierwszym tym półsłupku. Kolejny półsłupek na środku popcorna, czyli jakby na tym oczku zamykającym popcorn. Tu będzie jeden. Znowu tutaj dwa półsłupki na półsłupku z poprzedniego rzędu. Jeden półsłupek na popcornie. Dwa. Jeden i dwa, znowu jeden, w kolejnym dwa, jeden, dwa półsłupki i kończymy na półsłupku, tutaj na popcornie. I znowu zamkniemy nasze okrążenie w pierwszy półsłupek oczkiem ścisłym. I tutaj mamy 18 półsłupków. Teraz znowu będzie rząd z popcornami i będziemy wykonywać tak. W pierwszym oczku półsłupek. To było oczko zwrotne, to łańcuszkowe pierwsze do góry, więc tak, półsłupek w tym samym, w kolejnym oczku popcorn, półsłupek w kolejnym, popcorn. Tak jakby tu już nie wykonujemy a tak jak w pierwszym, w tym rzędzie z popcornami był półsłupek i popcorn w tym samym oczku, tu będziemy wykonywać półsłupek w jednym oczku, popcorn w drugim obok. Czyli tutaj popcorn, bo półsłupek pierwszy zrobiłam. Trzy słupki, przeciągamy pętelkę z trzeciego przez pierwszą, oczko łańcuszka, żeby zamknąć popcorn, półsłupek w kolejnym oczku, znowu popcorn w następnym, czyli raz, dwa i trzy słupki. Pierwszą pętelkę od pierwszego słupka i tą przeciągamy i zamykamy oczkiem. I znowu w kolejnym oczku półsłupek i tak dookoła. Popcorn, półsłupek, popcorn, półsłupek. I znowu skończymy na popcornie.
Jesteśmy już tu przy ostatnim popcornie. Trzeci słupek. Pierwszy. I przyciągam pęterkę z trzeciego oczko łańcuszka, żeby zamknąć popcorn. I tutaj, żeby zamknąć okrążenie, oczko ścisłe w pierwszy półsłupek. W tym okrążeniu mamy 8 popcornów. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teraz będzie znowu okrążenie z samymi półsłupkami. I tutaj będziemy zwiększać liczbę naszych półsłupków do 24. Czyli będzie tak. Dwa pojedyncze półsłupki, jeden półsłupek, którym będą dwa, czyli jeden półsłupek, drugi półsłupek w jednym oczku, dwa półsłupki w kolejnym. I taką sekwencję zaczynam jak zwykle od oczka łańcuszka, pierwszy półsłupek w to samo oczko, drugi obok w popcorn, czyli mam dwa pojedyncze półsłupki i tutaj będę robiła w tym jednym oczku dwa półsłupki, będzie to moje zwiększenie. I znowu po jednym półsłupku w dwóch kolejnych, dwa i dwa półsłupki w następnym. Po jednym, w dwóch kolejnych, dwa w następnym. I tak uzyskamy 24 półsłupki w tym okrążeniu. I to już będzie nasze ostatnie zwiększające okrążenie. Tu miałam dwa, czyli teraz znowu po jednym. Raz. Pojedyncze i dwa w ostatnim. I tak jak poprzednio, zamykam swoje okrążenie oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek. I teraz znowu będzie okrążenie z popcornami. I tym razem będziemy mieć 12 popcornów i 12 półsłupków. Mamy 24 oczka. I znowu zaczniemy sobie od oczka łańcuszka i półsłupka w tym samym oczku i kolejnym będzie popcorn. Raz. Dwa. Trzy. Przeciągamy, wbijam się w pierwszy słupek i przeciągam pętelkę z trzeciego, oczko łańcuszka, żeby zamknąć i półsłupek. I znowu popcorn. I tak dookoła. Dookoła naszego okrążenia i tak jak mówiłam, będziemy mieć na końcu 12 popcornów rozdzielonych 12 półsłupkami.
ostatni popcorn w tym okrążeniu. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Pierwszy półsłupek. I to jest tak. 24 oczka to już jest wystarczająco, już jakby na moje jajeczka. Ja już nie potrzebuję, żeby ta czapeczka była szersza. Jeżeli się okaże, że robiliście z cieńszej włóczki albo macie jakieś duże jajka, wtedy możecie jakby jeszcze raz powiększyć tutaj w tym kolejnym okrążeniu z półsłupkami, wykonać sekwencję taką, że robimy trzy pojedyncze półsłupki, jeden podwójny, trzy pojedyncze, jeden podwójny. I tak do wielkości, jakby tak do szerokości waszej czapeczki, jaką potrzebujecie. Ja swoje robię na 24 oczka. I teraz tak. Był rządek z popcornami, teraz zrobimy rządek z półsłupkami i już nic nie dodając. 24 półsłupki dookoła, tak jak mam 24 w tamtym okrążeniu, tak tutaj też robię 24 półsłupki. To będzie pierwszy, po jednym półsłupku na każde oczko. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym zamykającym. I teraz we wszystkich swoich czapeczkach, gdzie tu już mamy trzy rzędy popcornów, ja we wszystkich swoich czapeczkach, pokażę Wam na tej już gotowej, robiłam cztery, czyli jakby powtarzałam jeszcze raz to okrążenie z popcornami, gdzie mamy 12 popcornów i 12 półsłupków i kolejnym kończę swoje czapeczki zawsze na tym rzędzie z półsłupkami. Wtedy łatwiej jest zrobić te nauszniki. Czyli jakby tutaj, do tej czapeczki, wzięłam sobie taką grubszą jakąś włóczkę, więc po prostu będę mieć czapę. Nie, nawet pasuje. Wydawało mi się, że będzie za duża, ale nie. Więc wykonamy jeszcze jedno okrążenie. W sumie dwa, prawda? Bo teraz wykonamy rządek z popcornami i potem jeszcze jeden rządek z półsłupkami i widzimy się wtedy na nausznikach. Czyli tu jeszcze raz Wam pokażę, jak zaczynam. Oczko łańcuszka, którego nie liczymy, w ogóle nie liczyliśmy go jako słupek. Półsłupek, popcorn, półsłupek, tu już tak jak mówiłam, ja już nie zwiększam, ja zatrzymuję się na 24 oczkach i to na jajeczka w zupełności wystarcza. Mówię, chyba że będziecie mieć jakąś cienką włóczkę, z której chcecie zrobić, no to wtedy możecie sobie zwiększyć. Tak samo z tą długością czapeczki. Tak jak mówię, ja powtarzam tylko do czterech rzędów popcornu, ale jeżeli się okaże, że wasza czapeczka jest za krótka na jajeczko, po prostu wykonujecie jeszcze jeden raz, powtarzacie te dwa rzędy, rząd popcornów i rząd półsłupków.
będą już końcowe. Przedostatni popcorn. No. Półsłupek i ostatni popcorn. Zamykamy oczkiem ścisłym pierwszy półsłupek i to już będzie teraz ostatnie okrążenie mojej czapeczki. Widzicie, mam już cztery rzędy popcornów. To będzie rząd z samymi półsłupkami, czyli 24 półsłupki po jednym na każde oczko. Zamykam oczkiem ścisłym. Ok, moja czapeczka jest już prawie gotowa. Teraz przejdziemy do nauszników. Nauszniki od razu będziemy wykonywać tutaj jakby w kolejnym okrążeniu. Zamknęłam oczkiem ścisłym. Oczko łańcuszka, żeby pójść na górę. I wykonam teraz 5 półsłupków. Po jednym na każde oczko. Raz. Dwa. 3, 4, 5. I teraz oczko łańcuszka i odwracam robótkę na drugą stronę. Teraz z tych 5 oczek zrobimy sobie 3, tak żeby nausznik nam się ładnie tutaj zwężał. Czyli tak, z 2 pierwszych oczek zrobimy jedno, czyli zaraz Wam pokażę na tym drugim jeden półsłupek tutaj środkowy, normalny. I tu Wam pokażę jeszcze raz. Łapię tylko po jednej nitce z każdego oczka. Tutaj tej przedniej ode mnie, z tego i z tego, z dwóch ostatnich. Przeciągam. I przez obydwie. I tak z dwóch oczek zrobiłam jedno. Znowu oczko łańcuszka, odwracam robótkę. Teraz mam 3 tutaj oczka. I te 3 oczka, z tych 3 zrobię jedno. Czyli zrobię tak, złapię po jednej pęterce z każdego oczka i przeciągnę. Hop. I na koniec przez 2. Zobaczycie to jeszcze raz na drugim nauszniku, zobaczycie, to będzie prosto. I teraz sznureczek do wiązania czapeczki, 18 oczek łańcuszka. Trzynaście, 14, 15, 16, 17 i 18. Ucinam i przeciągam. I teraz tak, jeżeli chcecie, możecie po prostu wziąć igłę i przeciągnąć tą końcóweczkę tutaj w te oczka łańcuszka. Ja tu jest już dobrze zabezpieczone. Po prostu utnę ją tak mniej więcej tak. Będzie taki chwościk na dole. Nie będę ich chować. O, i to wszystko. I teraz tak, z drugiej strony potrzebujemy drugi nausznik. Czyli tak. Tutaj, gdzie skończyliśmy nasz nausznik, nasze było 5 oczko, opuścimy 7 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Będziemy się wbijać w 8. I tu znowu wykonamy 5 półsłupków. Czemu w 8? Bo mamy 24 oczka dookoła, po 5 na każdy nausznik
i po 7 z każdej strony, co nam daje 24. Czyli mamy nasze nauszniki równiutko, jeden naprzeciw drugiego. Czyli tak, jak najprościej to zrobić. Przeciągam nitkę przez to ósme oczko. Tutaj tą końcówkę będę sobie przytrzymywała i wyrobię ją od razu w te oczka. Nie będę musiała jej przewlekać potem. Oczko łańcuszka, żeby zacząć, zahaczyć. I teraz tak, pierwszy półsłupek w to samo oczko. Raz i cztery kolejne jeszcze, żeby było w sumie pięć. Dwa. Widzicie, tą niteczkę łapię sobie tutaj od razu. Nie będę musiała jej potem igłą przeciągać. Trzy. 4 i 5. I ona tu już będzie dobrze zabezpieczona, później ją obetniemy. 5, mam 5 półsłupków. Oczko łańcuszka. Odwracam robótkę na drugą stronę i z tych 5 będę robiła 3, czyli z dwóch pierwszych zrobię jedno oczko. Jedno oczko przerobię normalnie i z dwóch ostatnich też zrobię jedno. I żeby zrobić jedno oczko z dwóch, łapię za jedną pętelkę z jednego oczka. Tą z przodu. Za drugą pętelkę. Przeciągam nitkę przez te dwie pętelki. I przez dwie. Tak, żeby zakończyć półsłupek. Jeden półsłupek normalny na środku. I tu znowu zmniejszenie, czyli z dwóch ostatnich oczek robię jedno. Tak, z 5 mamy 3. Znowu oczko łańcuszka, odwracam robótkę i tutaj z 3 oczek zrobię jedno, czyli wezmę po jednej pętelce z każdego oczka, przeciągnę nitkę przez każdą z nich, mam 2 pętelki i przez obydwie. I znowu 18 oczek łańcuszka na sznureczek. 2. I 18. Możemy uciąć, zaciągnąć, skrócić tak jak w tamtym na chwościk. I tą niteczkę tutaj, że skoro ją już zabezpieczyłam, mogę ją pociągnąć i uciąć. Ona już tu będzie dobrze zabezpieczona. Z tą niteczką w środku tutaj zaczynaliśmy, zrobimy tak samo. Weźmiemy sobie, zabezpieczymy ją. Inkłę. Udało mi się. Przewleczemy ją przez kilka nitek tutaj, żeby od spodu, żeby zabezpieczyć, żeby to kółeczko, pierwsze magiczne kółeczko, ono nam się nie rozciągało, żeby tam wszystko ładnie wyglądało i żebyśmy mogli tą niteczkę tutaj uciąć. Po prostu ją przewlekę przez kilka oczek. To już będzie tak mocno za ciśnięte, że z nim się nic nie zrobi, nie stanie. Możemy ją teraz spokojnie uciąć. Jest, nasza czapeczka jest gotowa. Co nam brakuje do niej, to tylko uszek. Tak jak mówiłam, wzięłam grubą włóczkę, więc wyszła mi dosyć spora. Mogłam zrobić ten jeden rząd mniej, ale chciałam Wam pokazać, jak dokładnie jak robię wszystkie moje pozostałe czapeczki. No nic, znajdziemy jakieś większe jajko na nią po prostu. Więc tak, czapeczka gotowa. Przechodzimy do uszek. Uszy dla naszego baranka. Zaczniemy po prostu od 5 oczek łańcuszka, czyli tutaj tą początkową pętelkę, tak, i 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5. Teraz nasze uszko będziemy robić jakby dookoła tego łańcuszka. Zrobimy sobie tak,
Będziemy robić półsłupki po jednej i po drugiej stronie, czyli będziemy się wbijać jakby pod jedną niteczkę z każdej strony. Zaczynamy w drugi łańcuszek od szydełka, jakby, czyli weźmy igłę, żeby pokazać. Nie będę się wbijała tutaj w to oczko, tylko od razu tutaj w to. I zrobimy sobie trzy półsłupki. Po jednym w każdym oczku do góry. Raz. Dwa. Trzy. I tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie będzie jakby góra naszego uszka, tak? W tym ostatnim oczku zrobimy trzy półsłupki. W jednym trzy. Raz. Dwa. Trzy. Ja sobie tą niteczkę tutaj od razu chowam, ale spokojnie, jeżeli Wam przeszkadza, jeżeli to Wam nie wychodzi, możecie ją zostawić i później tylko przeciągnąć. Ja ją sobie wrobię od razu, nie będę musiała potem przeciągać. I teraz zrobiłam trzy półsłupki w tym jednym oczku. Zrobię znowu trzy półsłupki w dół, tak jak z tamtej strony. Miałam wrabiać niteczkę. Raz. I trzy. Jestem na dole, tu gdzie zaczynaliśmy, mojego uszka. I zamknę sobie to okrążenie oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek, gdzie zaczynaliśmy. I znowu. Oczko łańcuszka początkowe, którego nie liczę, w to samo pierwszy półsłupek. Znowu idziemy. Oj. Pierwszy półsłupek. Drugi, trzeci w kolejne. Dwa, trzy. Mamy trzy półsłupki. W następne oczko zrobimy półsłupek nawijany. I tutaj jesteśmy na tym naszym jakby środkowym oczku samej góry. I w nim zrobimy pięć słupków, żeby nasze uszko było ładnie zaokrąglone. Pięć półsłupków w tym jednym oczku. Raz na samej górze tutaj. Dwa. Cztery, pięć i powtórzymy to samo, to co robiliśmy z tej strony, z tej drugiej strony, czyli w kolejnym oczku półsłupek nawijany i trzy półsłupki po jednym w każdym oczku do samego dołu. To wszystko. Nasze uszko jest gotowe. Czyli tutaj sobie zamknę oczkiem ścisłym, zamykającym. Zostawię troszeczkę dłuższą nitkę na przyszycie tego oczka. Widzicie? Możecie go wywinąć w tą czy w tą stronę. Tu już jak wolicie, to uszko się będzie ładnie wyginało i w jedną, i w drugą stronę. Tą nitkę tutaj ze środka, którą zabezpieczałam, mogę sobie już odciąć. Jeżeli nie wrobiliście jej tak jak ja, no to teraz nawlekacie i przeciągacie, żeby zabezpieczyć. O. I nasze uszko jest gotowe. Wystarczy. Widzicie? Wystarczy go ładnie zgiąć i wszyć. Ja wszywam po prostu na środku tutaj tego nausznika pomiędzy dwoma rzędami popcornów, czyli raz w drugim rzędzie popcornów, w tym miejscu. Tu sobie go przyszywam w ten sposób, tak, żeby... Spróbujemy przyszyć razem. Czyli tak, biorę moją igłę. Możecie dowolnie, jeżeli według Was to uszko powinno być troszkę niżej, czy troszkę wyżej, to już według własnego upodobania. Ja je przyszywam w tym miejscu, tak. Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce na uszka baranka. Kieruję je tak w dół.
prostu w kilku miejscach przyczepiam. Żeby się ułożyły tak, jak chcę, żeby wyglądały, prawda? U mnie uszko będzie wyglądało tak. Czyli jeszcze raz je gdzieś tutaj złapię i zabezpieczę nitkę na lewej stronie. Supełek. Jeszcze raz przeciągnę, żebym mogła ją spokojnie obciąć, nie martwiąc się, że uszko odpadnie. W ten sam sposób wykonuję drugie uszko. Przyszywamy i nasza czapeczka na jajeczko jest gotowa. Tutaj jest z troszeczkę cieńszej włóczki, zdecydowanie mniejsze, ale mówię, możecie wykorzystywać różnej grubości te włóczki, tak jak Wam pokazywałam. Jeżeli 24 oczka będzie za mało, to możecie po prostu zwiększyć jeszcze raz. Tak samo jeżeli chodzi o długość czapeczki. Możecie wykonać jeden rząd więcej, jeden rząd mniej. Jakby tutaj dowolnie możemy wielkość tych czapeczek modelować. Ja do swoich jajeczek dorobiłam takie dwa mini koszyczki. Nie będziemy tutaj razem robić koszyczków, bo one są wykonane w ten sam sposób. Już mamy filmik z koszyczkami, tylko po prostu zatrzymuje się na trzecim okrążeniu na wysokość, tak żeby te czapeczki same sobie, jajeczka w tych czapeczkach stały. To wygląda tak, jakby one miały jeszcze do czapeczek dorobione szaliczki. Także dziękuję Wam za wspólne dzierganie i zapraszam na kolejny filmik.